Cześć moi drodzy, witajcie w następnym wideo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze eFootballManager.com, czyli po prostu symulatorze tutaj piłki nożnej, symulatorze gry w piłkę nożną, takiego menadżera w zasadzie, jakby menadżer FIFA, gdzie po prostu możemy grać z naszymi piłkarzami, możemy sobie stworzyć składy, wygrywać. I co jest najlepsze, możemy tutaj wygrywać kryptowaluty, tutaj konkretnie akurat TRX-a. Proszę bardzo, ja mam na koncie już tutaj pół TRX-a. Możemy zdeponować, oczywiście wybrać withdraw, albo po prostu tutaj polecać i też zarabiać na prowizji. Co więcej, za wygranie tutaj ligi czy też turniejów też będą nagrody, także warto tutaj zarejestrować się, ustawić swoich piłkarzy, choćby nawet jeśli mielibyśmy nic nie robić, logować się raz dziennie, niech oni grają te mecze. Być może wygramy akurat którąś ligę, być może wygramy mecze, dzięki czemu za darmo będziemy tutaj zdobywać naszą kryptowalutę TRX, czyli Tron. Przejdźmy tutaj do Leech, zaraz przejdziemy sobie All Leech, zobaczymy, czy tutaj są te nagrody za wygraną ligę spisane. Nie mamy tu w Leech i to Leech Table, ok, mamy. Dobra, także ja jestem w English Second Leech, ponieważ od niedawna gram i jestem już na 10 miejscu. Akurat moja ekipa się tutaj, mój team się zwie Necro tutaj, z Necropolis Heroesów trójki. No ale w każdym razie, od niedawna gram, jestem w drugiej lidze angielskiej i już się podniosłem na 10 miejsce, dosłownie z dnia na dzień przeskakuję coraz wyżej. No i też coraz trudniej, bo akurat dzisiaj miałem, wczoraj w zasadzie miałem remis. No i tutaj tak, za pierwsze miejsce tutaj dostajemy 15 TRX-ów dodatkowej nagrody. Od drugiego do piątego miejsca 3,78, od szóstego do 20 1,51 i od 21 do 50 miejsca w tej lidze 0,76 TRX-a. No i od 51 do 449 na razie nie wiadomo, czy coś otrzymamy. No w każdym razie powyżej 450 miejsca już nic tutaj nie będziemy otrzymywać. Także moi drodzy, tak to wygląda, a jeśli chodzi o całą gierkę, mecz odbywa się tutaj raz dziennie, w zależności od tego, w jakiej lidze jesteście, to o innej godzinie. Akurat w lidze angielskiej jest o godzinie 19 tutaj czasu polskiego, więc jak widzicie, za 4,5 godziny mamy następny meczyk. Pierwsze co zrobimy, po rejestracji oczywiście z reflinku, który znajdziecie w opisie właśnie tego wideo, to przechodzimy do zakładki Club i przechodzimy do zakładki Team. Tutaj oczywiście ja już sobie tutaj przerobiłem wszystkie choose formation, wszystkie formacje. Ja sobie nimi testuję. Dzisiaj akurat będę grał formacją 4-4-1-1. Wczoraj prawdopodobnie grałem tą 4-3-3. Tutaj w zależności od tego, jaką akurat formacją będziemy grać, takie pozycje będą nam potrzebne na dane tutaj linie. Także możemy sobie to dowolnie zmieniać. Tutaj defensive game, offensive game i middle playmaking również tutaj możemy sobie zmieniać. W tej chwili akurat testuję taką strategię, że tutaj 90 punktów defensive, offensive 110 i middle 100. Łącznie mamy 300 punktów i możemy sobie to rozdysponować pomiędzy właśnie te trzy opcje, tak żeby znaleźć idealny dla nas balans i dla naszej drużyny. Następną rzeczą jest oczywiście Select Stadium, czyli wybór naszego stadionu. Tutaj commission 20% od meczów. I w zależności od tego, jaki stadion wybierzemy, to komisje będą inne, aczkolwiek na chwilę obecną są identyczne, co dopiero weszło i jeszcze to nie jest w takiej fazie, jak być tutaj powinno. No i właśnie, pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, to wybór właśnie formacji, która Wam będzie pasować. Druga sprawa, wybór piłkarzy, czyli po prostu klikamy sobie na daną pozycję i wybieramy tutaj z listy piłkarza, który powinien być na tej pozycji. Tutaj klikamy sobie Load More, żeby po prostu czytało nam wszystkich piłkarz. No i zobaczcie, zielone tutaj kółeczko to znaczy, że piłkarz pasuje idealnie na tą pozycję. Żółte kółeczko znaczy, że może być zamienialne, czyli jest ok na tej pozycji. Czerwone kółeczko, które Wam za chwilę zaprezentuję, proszę bardzo, niech będzie tutaj. No to znaczy, że piłkarz nie nadaje się na tą pozycję, ale w momencie, kiedy nie macie innych piłkarzy, no to ustawcie sobie takie nawet czerwone kropki, mniejsza o to. Ważne, żeby po prostu byli tutaj rozstawieni. Oczywiście starajcie się tutaj ustawić piłkarzy, którzy tutaj będą pasować na daną pozycję, czyli będą zielone kropki, później żółte i na samym końcu, jeśli już Wam braknie piłkarzy na daną pozycję, wtedy sobie ustawcie czerwone kółeczka. Gdzie można kupić w ogóle dodatkowe karty, żeby nie były same po prostu jakieś tam srebrne, same zielone? Mamy zakładkę Packs,
Mamy tutaj shop oczywiście, gdzie możemy losową kupić tutaj z przedziału Bronze, Silver, Gold, Premium albo Master. No i mamy oczywiście zwiększone szanse na playera 50+, 47+, 30+, bądź tutaj po prostu inne statystyki. W zależności od tego, jaki poziom sobie paczki tutaj kupimy. Jeśli chodzi o player plus 57, plus 50, czy plus 40, to są statystyki danej karty, czyli punkty, jakie ona tutaj ma. Promotion Shop to są karty, które są co jakiś czas wymienialne, znaczy które są tutaj wymieniane w tej promocji i możemy je sobie tutaj kupić bezpośrednio właśnie od Football Manager. No i po prostu one są ograniczone. Tak, zobaczcie, na przykład tych kart mamy 200, każda kosztuje 15 wax, więc jest to niedużo. Tych kart mamy 150, 150, 20, 100 i 100. Te już są wyprzedane, jak widzicie. Tych jeszcze troszkę tutaj zostało. Także one co jakiś czas tutaj są wymieniane. No i są po prostu skończone, jak to tutaj NFT. Oczywiście jest jeszcze Stadium Presale, które w tej chwili no nie działa jeszcze tak, jak tutaj powinno, jak tutaj było zaprezentowane. Ta gra cały czas się rozwija, cały czas się coś zmienia. Tutaj nawet ta następna zakładka Transferlist wcześniej się nie nazywała Transferlist, tylko NFT Marketplace. W tej chwili już jest Transferlist, czyli tak jak powinno to wyglądać właśnie w takiej grze z Football Manager. No i przejdźmy do Transferlist. Tutaj loguje nas od razu na konto na Wax Atomic Hub. Jeśli nie macie tego konta, to oczywiście będziecie musieli sobie stworzyć, także również link do tego znajdziecie w opisie tego wideo. No i zobaczcie, tutaj możemy sobie kupić właśnie karty na różne pozycje. Zobaczcie, te tutaj pisze obok pozycji karty CB, na przykład tutaj CF. I jak najedziecie na każdą z tych kart, to tutaj macie też informacje również, zobaczcie. Collections, Hem, Mint, czyli 33 ze 100, czyli znaczy, że ta karta była jako 33 ze 100, tych kart jest maksymalnie 100. Więc tutaj mamy oczywiście dodatkowe informacje, na jakich pozycji tutaj możemy wykorzystać tą kartę, czyli mojego skilla, czyli zobaczcie, mamy position, czyli pozycję, shooting, passing, dribbling, speed, defending, physicality, leech, country, player ID. Także mamy dość sporo tutaj kart, a tych kart będzie więcej, ich przybywa cały czas tutaj. Oczywiście też gracze nie skupują, zaraz zobaczmy, jaka jest najdroższa karta w chwili obecnej. Price highest. No tu ktoś się troszkę wygłupił, bo ten piłkarz jest po prostu dostawany za darmo na samym początku, ale już go ktoś wystawił za 3646 dolarów. Zobaczcie, tutaj mamy piłkarza dość dobrego, naprawdę dobrego piłkarza. Czerwona karta, tutaj 72 punkty, więc naprawdę mocna. 1312 dolarów. Jeśli nie mylę, ta karta była chyba też w promotion drop. Nie, nie było tej karty. Tutaj pomyliła mi się z tą żółtą, która została wyprzedana. No, także moi drodzy, można trafić naprawdę tutaj ładne sztuki. Jak widzicie, te ceny za dobre karty są już naprawdę spore. Wcześniej były też karty za 3 i więcej, nawet za 7 tysięcy dolarów. I w tej chwili jej nie widzę, więc bardzo możliwe, że ta karta była mega, mega dobra. Właśnie ktoś ją kupił. No i patrzcie, tutaj macie karty za 180, 160 dolarów, 130, 120 dolarów. I tak dalej, no po prostu można trafić tutaj fajne NFT w tej grze i po prostu je sprzedać, bądź zostawić też, aby grała dla nas ta karta w późniejszym etapie, sprzedać za naprawdę dobre pieniądze. Moi drodzy, co więcej, jeśli chodzi o tą grę, mamy nawet tutaj taką zakładkę SBC, czyli Squad Burn Challenge. Jeszcze niestety w tej chwili nie jest dostępna podczas nagrywania tego wideo, ale niebawem pewnie nam się tutaj ukaże. To samo z Tournaments, jeszcze nie ma tych turniejów. Ale kto wie, jak szybko tutaj sobie poradzą z tym, żeby odpalić właśnie tą zakładkę. Gra naprawdę szybko się rozwija, ma tutaj spory potencjał, więc no myślę, że niebawem zobaczymy właśnie i te zakładki. Co więcej, moi drodzy, warto tutaj wspomnieć, przejdźmy do Rules, że właśnie właścicielem, zobaczcie, jest Polak, jest firma polska. Mamy tu wszystko, cały kontakt właśnie do administracji. Administration, zobaczcie, Mateusz Damazyn. Ulica Bartosza Głowackiego, Bydgoszcz. Także warto o tym wspomnieć, warto mieć to na uwadze, że właśnie Polak tworzy tą grę. Także no, tym bardziej powinniśmy sobie tutaj zarejestrować to, tym bardziej, że to jest bezpłatne w chwili obecnej. Dostajemy te początkowe karty właśnie za darmo. Kto wie, jak się to rozwinie w przyszłości, czy te początkowe karty, które dostajemy, też będą tutaj bezpłatne. Możliwe, że będzie trzeba tutaj już za nie zapłacić, bądź po prostu jakieś tam jeszcze gorsze karty dostaniemy na samym starcie, a te lepsze będą już więcej warte. Nie oszukujmy się, ale w każdej grze NFT właśnie te karty coraz więcej kosztują. Im tutaj dalej w las, tym te karty są droższe. Także moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak polecić wam tą gierkę.
tutaj pamiętajcie o użyciu mojego reflinku. Ja jestem 1814 graczem, także ta gra naprawdę zaczęła nabierać tutaj rozpędu, zaczęła przyspieszać. Także moi drodzy, im szybciej się zarejestrujecie, tym prędzej dostaniecie karty, tym prędzej będziecie mogli ustawić tutaj swoją drużynę, żeby grała tutaj dla Was mecze. No i pamiętajcie, żeby codziennie tutaj macie last activity inactive in the game for 5 days excludes your team from the competition. Także pamiętajcie, żeby przynajmniej raz na 5 dni zalogować się na tą grę, żeby właśnie ta aktywność, żeby sprawdziło Was, że jesteście aktywnym zespołem, aktywnym graczem, żebyście mogli uczestniczyć tutaj w tych właśnie meczach. Także moi drodzy, to wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o łapce w górę oraz pozostawieniu komentarzy właśnie pod tym wideo. Trzymajcie się, na razie.